Hej, z tej strony Konrad, słuchajcie, zagramy sobie nowy tryb dostępny na Bespinie. Wzięliśmy sobie karabin snajperski, nie jest to najlepszy wybór na to planszę, no ale dobra, zagramy sobie nowy tryb dostępny na Bespinie, czyli sabotaż. Jako Imperium musimy bronić tych trzech punktów zaznaczonych na mapie, gdzie rebelia chce je wysadzić. O, jestem blisko jednego, bardzo dobrze. Nie za dobry to punkt, bardzo otwarty. Imperium będzie chciało na pewno nas szybko zdobyć. Dobra, zabity. Coś tam poszło, udało się, że nie atakują z tej strony też. Te 21D to chyba najlepsza snajperka dostępna. Dobra, zabity drugi. Nie jest to zły punkt, w którym jestem, ale nie należy też do najlepszych. Nie wiem, skąd do mnie strzelał ten ryb. A, z tamtego budynku, dobra. Rzucie. Zasłonił mi. Chociaż słysząc zwierzeczkę, będę wiedział, czy ktoś przechodzi. Oni mogą mieć tu też bohaterów, więc to jest dosyć ciekawe. My też, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje, że w sabotażu mogę mieć. O, o. Nie dobrze. Słyszałem Luke'a Skywalkera. Macie leczenie, chociaż jednemu pomogę. No, dwóm nawet, dobrze. Oj, z góry nie zabił, już nie zdążyłem. E11. Ja chyba też zmienię na E11, jest to dosyć dobry karabin. Nie mam partnera, ale szkoda, zaczynam w rozpoicie. Dobra, trzymamy ich całkiem nieźle. Chodźmy teraz na punkt. No, zobaczymy, do którego wyjdę. O, no dobrze, poszedłem, tam by się idzie. O, dokładnie. Te pomieszczenia wyglądają prawie identycznie. Przyznaję, że jeszcze, grając już kilka razy tą planszę, kieruje się czasami tylko i wyłącznie na wskaźniki, dlatego że no jest problem z nimi. Są bardzo takie... Jak to się mówi? Trzeba sobie backpack. Tam idziemy imperialnego. Ktoś mówi, nie wie, gdzie są. Oni są tu za murkiem. Za murkiem jest jeszcze taka skarpa. Co wcale nie pomaga. Dłąg tu B, nikt nie broni. To niedobrze. Wysadzili nam C. Zróbmy to tak. Dobra. Przeturlajmy się tutaj, uporujmy go. Uciek. Ach, ten drugi jego kolega mnie ściągnął i mają Lando niedobrze. Lando ma fajne zdolności, znaczy widzieliście w filmiku, no. Mi się wydaje, że Lando z normalnymi stormtrooperami, czy tam po prostu z przeciwnikami, będzie się sprawdzał o wiele lepiej niż Lando z bohaterami, dlatego że to jest taka postać idealnie na właśnie... Idealnie na... bo masz tą torteru, wyłączysz zdolności i naprawdę masz... Kurczę... Nieudane to było. On by trzeba było jakoś z tamtej skarpy. O, tutaj jednego zabiłem, ale jeszcze jest Han! Właśnie. Te żetony bohaterów można sobie brać i one są chyba jednokrotnego użytku. Tu, trafiłem przy moim partnerze, ale trafiłem nie za dobrze, bo partner właśnie dostawał, jak to się mówi, w ciry.
Tak, bo najlepszy rebeliant w tym wypadku to będzie martwy rebeliant, ale 5 minut to ja nie wiem, czy wytrzymamy. Oczywiście sabotaż nie kończy się automatycznie po wybuchu ostatniego generatora, żebyście wiedzieli, grając czy rebelium, czy imperium. Sabotaż kończy się, moi drodzy, w momencie, kiedy druga strona, czyli rebelia, ucieknie z tego miejsca. Może się jeszcze zdarzyć, że po prostu imperium zajmie ten punkt. No, odpaliłem prawie wszystkie swoje karty. Zejdźmy tu na dół, bo dobrze będą, gdzie jest taka skarpa, oni są tam. Dobra, zdjęty jeden chociaż. Takie skracanie na swoje... wziąłem. No dobra, no myślałem o to, że wziąłem, ale... E4 wydaje mi się całkiem... Daję przy partnerze, od razu rzucam mu. Mam jakiegoś bardzo dobrego partnera. Wróćmy gdzieś w tych rejonach. Drugą kapsułę, będzie ciekawiej. Tam zabity, a odpaliłem przed chwilą zdolność. No, bym... Ach, dwa razy w głowę. Dostałem niebo asystę, ale to nie był mój kill. Dalej staję przy partnerze. Dobra, że mam partnera, nie narzekam. No, teraz to on mnie szybko ściągnął. Niedobrze. Pięćdziesiąt metrów. Daleko, a zarazem blisko. Dobra obrona, 2 minuty się trzymamy. Uleczyłem się w prawie paranoiczny sposób, ale dobra, no trzymajmy tą stronę. Palmy sobie strzał wybuchowy. Jesteśmy zdolni na bakcie, więc to się przy... Prawie bym się zabił. Musimy wiedzieć, że byli tam na górze, nie? Dobra, zabity. Całkiem ładna seria. Oj kurde! Ej, gościu. Sorry. Dobra, 30 sekund. Wytrzymamy? Wytrzymamy, jesteśmy dobrą drużyną. Znaczy dobrą drużyną. Jakiś w miarę, jak to się mówi, ogarnięty skład. Pilnujemy tamtej strony.
Oj, miałem snajper. Karabin powtarzalny. Dawno nie widziałem tej broni. Gra w niebezpieczeństwie. Trudno, zaczynam sam. 10 sekund. Uda się, czy się nie uda? Jak nie zdobędę już teraz, nie zacznę podchodzić, to chyba się nie uda. My możemy sobie obserwować grę na razie biegnącego Stormtroopera. I z tego co widzę, to będzie wygrana. Super! Mam nadzieję, że sabotaż z tej strony Wam się podobał. Wydaje mi się, że jest to bardzo... Oj, na samym dole. No ale widzę, że bardzo dobre wyniki tutaj mieli. 13 na 8 to czasami osiąga się na innych planszach. Dziękuję. Jednym słowem, grajcie Battlefronta, oglądajcie Sabotaż i oglądajcie Bespin i przede wszystkim w moim wykonaniu. Pozdrawiam, Konrad, hej!